Nie, ja tego nie robię teraz, Bejdziu. Boję się. Co za paczka modów? Mod pack. Partiatik! Live. Ty, sztaba magicznej rudy, z tego się robiło coś OP chyba, nie? Czy tam do questa to było, jak to jest? Właśnie, gdzie ten dzik? Mario pewnie już wypił. No to jutro dodam komendę wykrzyknik mod. Dobra, gdzie ten dziś... Ty, kto to? Piraci, to chyba o tych chodziło też. Aha, bo tu po prostu jest ich ileś. Twoja kolej. Ta? To podejdź. Twoja kolej. Ty, łapki pieprzony. Masz. Ani kroku dalej. Masz. Masz, masz, masz. Masz. A, czyli o tych też chodziło. Złamany. Zacznijmy od początku. Rozumiem, Zbyszek. Rapa go na zna, on dużo go tika, no. Tu jest dzik chyba. Hej. Mogę go zatruć? Jak go uderzyć? Gdzie jest w dupę ten dzik? Widzowie, gdzie ten dzik? Chyba że tutaj na górze. Trzy dziki, ale ja trzech chyba nie dam rady. Duży dzik to chyba to. O ja. Szmata. Jeszcze jeden był. Ej, myślałem, że to tak. O kurde. Ja myślałem, że on da więcej niż tylko expa. Coś więcej, jakiś punkt siły. Kurde, silne te gówna giga. Mapa skarbów jest od piratów? O kurde, te. Gdzie to jest? Co to jest za miasto? Cape Dan? Ej, wydaje mi się, czy w zwierzęta więcej dużo bije niż w ludzi. One mają jakieś odporności gorsze chyba, tak? Jaskinia pod Cape Dan, okej.
Na pewno masz jeszcze wiele zabiłem do zrobienia. Zabiłem tego dzika, który się tu kręcił. Dzięki, weź trochę. Mam nadzieję, Igor? Że nie zgniłe. Mam nadzieję, że nie zgniłe. Ale opluł dla rybaków. Sorry Mario. Czekaj, kto mi dał questa na dzika poza tym? Kto mi dał questa na dzika, bo nie pamiętam. On? Marsden, a to ten chyba. Uważaj na siebie. Marton to jest. Ten? Ja pierdziele, który to był? Ten? A ten! Zabiłem ogromnego dzika. Już nie będzie zagrażał rybakowi. Johanna, już to idziemy, prawda. No. Już ty idziemy. Tylko żartujesz. Oczywiście, witam, że to Sikar. Prawda. Jeśli chcesz, możesz sam pójść i zapytać rybaka. A żebyś wiedział, że zapytam. Jesteś tu nowy, nie ufam ci. Wolę to sprawdzić. Przejdę się tam jutro rano. Zapytam więc rybaka. Ty, muszę i spać będzie? W międzyczasie możesz się tu rozejrzeć lub trochę przespać. Przejdź jutro po nagrodę. Jeśli oczywiście to zrobiłeś. O kurde, nie spodziewałeś czegoś takiego. Spotkałem kilku piratów przy brzegu. Są martwi. Co ty jesteś chcesz? Pewny. A, niedawno dzięki mi, dzięki wielkie. Powiedział, że został obrabowany przez piratów. Ukradli mu beczki z rybami. Idź i porozmawiaj z nim. Mów mu. I nie zapomnij zabić piratów, którzy go zaatakowali. Kiedy skończysz, wróć po nagrodę. Czekaj, co? To nie jest koniec piratów? Jaką beczkę z rybami w dupę? Ja czegoś nie oddałem? Czy są nowi? Przyszedłem to nagrodę. Mam nadzieję, że rozmawiałeś już z rybakiem. Dzik jest martwy. Przekonajmy się o mojej uczciwości. Ale za co? Rybak mówi, że nic nie zrobiłeś. Co? To nie może być prawda. Zapytaj go sam, nie dostaniesz ode mnie nagrody, dopóki nie wykonasz swojej pracy. Co jest, ty? Dobra, szmato pieprzą, no idę do ciebie. Co ci się stało? Piraci zaatakowali mnie i zrabowali beczułki z rybami. Łowiłem te ryby przez 3 tygodnie i przechowywałem w beczułkach. Chciałem sprzedać te ryby w wiosce, lecz teraz nie ma ani rybek, ani złota. Zwróć mi moje dobra i spraw, aby ci dranie się tu więcej nie pokazali. Którędy poszli ci piraci? Uciekli na plażę, rozejrzyj się tam. Nie zapomnij o beczach. Spokojnie, zwrócę ci je. To są jacyś nowi? Co tu się odpieprza? O kurde, co jest? Co jest? Rozerwę cię na strzępy. Nie ogarniam. Ani kroku dalej. Na śmieciu. Beczka była. Oj, są głupi w dupę po jednym. Zaraz upuszczę ci krwi. Co ty pieprzysz? Koledze pomóż. O kurde. Nie dźgaj. Nadal rzędzę. Ale on ma broń jakąś fajną. Dobranoc, Liar Vixen. No ja już niedługo chyba też, no. Chociaż... O kurde, kiedy ten save?
Nie, niemożliwe. Przecież ja zapisywałem. Nie zapisywałem. Jak to w dupę możliwe? Do czwartej? A która jest? Gdzie te dziki? Na trzy baty. Druga 30. A chwilę jeszcze można posiedzieć, racja. O ja pierdziele, jak wzmocnić postać? Tutorial szybki. Teraz muszę wrócić. Nie, najpierw do nich. Daj mi to. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Spać. Nic wielkiego się raczej nie wie. Ardea. Nie mogę ognistych strzał używać, bo wymagają jakichś tam punktów umiejętności. Dobra. Co jest? Ja na Steamie 1 godzin mam w G3? Jak to możliwe? Ile razy przyszedłeś? Ty zwariowany? Ile razy z tą grę przyszedłeś? 500? Dobra, save. Zabijmy piratów. Jak oni mnie wtedy zabili, takie nubki? Zaraz upuszczę ci krwi. Ani kroku dalej! Speedrady robiłeś? I co, jak wynik? Dobra, Ez. Mamy pierwszego dziada. Teraz dalej. Rozerwę cię na strzępy. Oj, on ma broń. Ty, Korwin. Korwin jest piratem, co jest?
Co tu się odpieprza? No nie ma picia w plecy. Nie dziwi ci, że jest piratem? Mega sus. Zaraz upuszczę ci krwi. Podejdź tutaj, bydlaku. Fajną ma broń, taką maczetę. On ma HP chyba najwięcej ze wszystkich mołów do tej pory. Ponad 1k. Ciekawe ile ma czarny troll. Dobra, szmat. 32 DMG hitem. Ty, jak on blokuje broń, a nie ma wytrzymałości, to ja mu biję więcej niż 32. Bardzo dużo ją wtedy zadaje. Zaraz upuszczę ci. To jest jakaś taka kara za to, że on broni, a nie może. Korwin. Widzisz? DMG popieprzony wchodzi? Jak blokuje? No i modzik na przyspieszenie giga oddaje, zobo. Taki kawał byśmy zapieprzali dwa razy. Bo twórcy gry strollowali beczki. A ty był jeszcze? Przynajmniej mieli przy sobie. Ty, rzeczywiście. Dzięki, dzięki. Dwie. I coś jeszcze jest? Nie. Wiesz, że grał kiedyś Ryzena? Nie grałem nigdy, więc może. Kto wie, kto wie. To twoje beczułki? Tak, to moje. Daj mi je. Proszę, weź je. Musiałem się trochę namęczyć, aby zabrać je piratom. Proszę, weź trochę ryb za pomoc. Powiedziano mi, że nie wykonałem zadania? Co ty na to? Mogłeś zabić dzika, ale potem sytuacja się pogorszyła. Co? Jak to pogorszyła? Najprawdopodobniej ten dzik nie był zwyczajny. Po zabiciu go w nocy zacząłem mieć koszmary. Teraz nie mogę się wyspać. Każdej nocy w moim snach przychodzi do mnie przerażający dzik. Jest gorszy niż poprzedni. Jego kły są ogromne. Oczy oszalały. Lepiej nie zbliżaj się do tego dzika. Nie mam pojęcia, co robić. Kto może wiedzieć? Może lokalny alchemik może ci coś ten powiedzieć. Ten alchemik jest tępy. Jest bardzo mądry. O, wie okay. Chyba wszystko. Dobrze, zapytam go. Może jakoś pomoże. Ty, fajne te pobłaczne questy. Szczerze lepsze niż większość questów w Gothic 3, bo w Gothic 3 były dość słabe questy. 90% to było, żeby coś przynieść i koniec. Więc podoba mi się to. Zająłem się piratami przy brzegu. Cudownie. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Myślę, że ten hełm będzie wystarczającą nagrodą. Jaki? Plus ptupę 5? Dobra, zawsze coś. Ale zardzewiały taki, ale spoko i tak. Czy nadal będzie dla mnie praca? Tak. Jest bardzo ważne zadanie, które musisz wykonać jak najszybciej. Jeden buntownik z naszej wioski podszedł do Zielonoskich. Antyk. Stwierdził, że orkowie zapłacą więcej. Musisz zabić tego uciekiniera, zanim będzie za późno. Czekaj, ten gad zna lokalizację Redoka i może to powiedzieć Redoka naszym wrogom. Zdrajca ma na imię Morton. Ostatnio widziano, gdy szedł w kierunku obozu orków pod Vengardem. Pospiesz się. Naprawdę mam nadzieję, że masz czas, by go przechwycić. Nie martw się tak bardzo. Co? Zdrajca ode mnie, żeby nie wychodzić. W nagrodę otrzymasz 1000 sztuk złota, jeśli poradzisz sobie z zadaniem. O, nie zawiedź mnie. Zajmę się tym. Ach, i jeszcze coś. Szyraz liczy się dla nas każdy człowiek. Więc zapłacę podwójnie, jeśli uda ci się przekonać go do powrotu w nasze szeregi. Oczywiście, jak mam że to tak niby zrobić?
Nie mogę ci z tym pomóc, sam musisz na to wpaść. Dam mu 500, jak będzie chciał wziąć. Dobra, ale gdzie on idzie? W stronę Vanguardu? Do Goniego? Którędy poszedł? Tędy? Jak on się nazywa? Morton? Dzik. Dobra, jest. Tylko jak go znaleźć? Tupek, gdzie on poszedł? Tu jest ten typek, kojarzę. Te cholerne bestie są wszędzie. Ej, ale gdzie ten typ? Ja go nie widzę. Tu jest Vanguard. Może na tej trasie gdzieś będzie po drodze. Ty, tu jest on? Ej, Mord. Jak ja mam go przekonać, że dołączył? On się na mnie rzuca. Punktów nauki sporo, zaraz ogarniemy coś. O ja pierdziele, orki. Rzucili się? A oni się na moby rzucają. O ja pierdziele. Ja pierdziele. Gdzie był save? Gdzie ten Morton zapieprzony? Tu wtedy był. Czy mi się wydaje? O Jezu. Gdzie on jest? On po prostu sobie idzie? Ty, on idzie. W tej grze się będzie dało one-shotować wilki? One mają już 600 HP. Czemu się na mnie rzuca? Szmata. Ale nie dało się mi go przejąć. Czy się dało jakoś? Szczerze nie wiem. Totalnie nie ogarnę. Ej, tu będzie ten klucz? Jest jeszcze ten widz? Co pisał mi o kluczu, czy nie? Ty, jest! Grup Johanna, miałeś rację. Ja pierdzielę. Nie ma mnie tu.
Poszli sobie, dobra. Jesteś? Coś nie coś wiesz? No. Tylko na to spójrz. Nóż myśliwski, na którym są ślady krwi. O ja pierdziele. Czego dałem jeszcze, czy naprawdę... Mam do ciebie jedno pytanie. Czy prawdą jest, iż miałeś romans z żoną twojego brata? Skąd o tym wiesz? Kto ci to powiedział? O ja pierdziele, czyli to nie prawda. Ma znaczenia? Odpowiadaj, tak czy nie? W porządku, powiem ci tak. Tak? Dawno nie miałem z kim porozmawiać. Może gdy wszystko wyznał, to no... To ma biedna dusza? Słucham więc. Zazna odpoczynku. Nie oszukano cię. Żona mego brata naprawdę zdradziła go ze mną. Pewnego dnia zdecydowała jednak, że mnie opuści i wyzna mu całą prawdę. Nie chciałem sporu z bratem, więc zaraz wziąłem sprawę w swoje ręce. Dlaczego nie myślałeś o tym wcześniej? Ta suka mnie uwiodła. Nie byłem w stanie się jej przeciwstawić. Gdy orkowie zaatakowali naszą osadę, wykorzystałem okazję i zamordowałem ją. Nie udało mi się jednak umknąć orkowemu toporowi. Szczerze mówiąc, ulżyło mi, gdy w końcu komuś się do tego przyznałem. Nie mogę jednak pozwolić, by przekazał informację bratu. Przygotuj się na... O! Ale ja się nie mogę... Ty szmato. Nie mogłem się ruszyć, bo mnie dźgnął. Z kiedy ten save? Czy ja zacznę zapisywać? Masz. Ty, te wilki go zabiją, czy nie? O ja pierdziele, co jest, no? Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Da się go przekonać, jak się ma skilla ze złodziejstwem? Ale on jest czerwony od razu. Ja no nie ciebie. Chodź tu. Teraz ty idą. Tutaj tarczę podniosłem. Tak. Dobra, jeszcze raz to, jeszcze raz. Czemu zdradził brata? Brat bratu żonę w dupę harata, a potem brat brata żonę zabija. Kumasz? Zarazem. Beziona nic. Co ja my tu mamy? Dobra, skipnijmy, bo to było. Czyli tu trzeba dostać się na tym bierze. O, ja się nie mogę ruszyć, bo ta łopata. Co? Brat bratu żonę harata, kumasz? Co my tu mamy?
Co my tu mamy? No otóż. Słucham. Nie da się wyjąć broni jak w innych częściach? Ja pierdzieliłem za mało HP, żeby to zrobić. A mnie zapija od razu. Ja mam delay, bo nie mogę łopaty odłożyć. Wylecz się, no ale mnie zabił teraz, jak miałem prawie full. Po drugiej stronie stań, tu. Stanę tak daleko jak się da. Aha. Czyli on podejdzie i tak. Tylko na to spójrz. Nie ma tu nic więcej. O nice, dobra, udało się. To nie ma znaczenia. Śmieciu, bratu żonę wydymałeś, ty parubo. Umieraj. Przecież byłeś już martwy niby. Ale klucza mi nie dał. Japi. No co tu się w dupę? Ja pierdzielę, szaleję, te mowy są za silne w tej grze. Tylko na to spójrz. Ma... to nie... Ty zlazł tu. Dobra, spamujemy śmiecia. Ej, ale nie mam klucza do tego kufra. Nie ma tu nic, nic tu nie ma. O co chodzi? Brat mi da klucz? Ty może brat mi da, bo on gadał, że mi coś nagrodzi mnie. Czymś tam chyba. Tylko brat gadał, że mnie orka zabił. No nie ma klucza ten brat, ten trup. Save? Dobra, save i idziemy do Ardei się zapytać, o co chodziło. Cześć, co z tym dzikiem miałem zrobić? Teraz zapomniałem. On mi coś o dziku gadał, ja sobie poszedłem. Zająłem się uciekinierem. Dostał się do obozu orków. Nie, udało mi się go przechwycić. Skoro tak, jestem skłonny ci podziękować. Jutro się pytam dziewczyny, czy chce coś więcej. Chodzi o związek. Jak powie, że nie, to reszta Maja na streamie. To nie wiem, czy mam się... mam ci się tego, wiesz... wróżyć, że powiedziała tak, czy nie w takim razie. Czy nie będzie do końca Maja, to lipa. Jest coś jeszcze do zrobienia? Jeden z mieszkańców powiedział, że podczas wieczornego spaceru w pobliżu wioski został zaatakowany przez bandytów. Szczegóły ustal z nim. Nazywa się Hal. Musisz zabić tych bandytów. Jak miał klucz? Mogę na ciebie nie miał. Jasne. Natychmiast się tym zajmę. Kiedy skończysz, wróć do mnie po nagrodę. Pójdę do brata. Uważaj na siebie. Który to był brat w tupę, bo ja już nie pamiętam. Gino, masz rację. Czekaj, który to był, ten? Nie, to nie on. Pół kole to był.
Może lepiej nie zwalaj tego. Poznałem prawdziwą przyczynę śmierci twojej żony. Zdradziła cię z twoim bratem. Było jej z tym jednak bardzo źle, więc gotowa była ci o tym powiedzieć. Joannowi się to nie spodobało. Nie chciał, abyś poznał prawdę. W trakcie ataku orków na waszą osadę wykorzystał okazję i ją zamordował. Otrzymał jednak stosowną karę, gdyż wkrótce później do piachu posłał go jeden z orków. Oni zielonoskórych powinieneś winić za śmierć Alsiny. Dziękuję ci, że podzieliłeś się ze mną tą smutną prawdą. Jesteś dobrym człowiekiem. Proszę, pomóż duszy mojej żony opuścić ten świat. Uwolnij ją od bólu i cierpienia. Gdy to zrobisz, powiem ci, gdzie mój brat ukrył swoje skarby. Mnie na nic się one przydadzą. Dobrze, zrobię to w mojej mocy. Tym właśnie nożem twój brat zamordował twoją żonę. Znalazłem go przy jego grobie. To był jego ukochany nóż, dlatego postanowiłem go z nim pochować. Nigdy nie sądziłem, że stać się mógł narzędziem zbrodni. Ty, ale co on pieprzy? Ty, ja nie mam klucza nadal, chyba że on mi go da. A teraz piknę sobie dymka. Wyzwanie? Nie ma czegoś takiego. Ej, nie wiem czemu on mi nie daje klucza. Chyba że on mi dopiero ten klucz da. Czekaj, a kogo ja miałem zabić dla niego? Gdzie ci orkowie byli? Na wybrzeżu, czyli gdzie? Tam gdzie ja byłem? Coś nie widziałem orków żadnych tam. Dobrze ci radzę. Tutaj gdzieś ci orkowie będą? Czy na dole? Pogadamy później. Chyba że na dole oni będą. Prawo od rybaków? Ty, co to? Chyba nie chcę tego słyszeć. Tu może jest klucz. Ty, to grób żony. Ja tu przyjdę dopiero jak miał chustę chyba. Prawo od rybaków, czyli gdzie? Gdzie te orki? No może ten klucz, może są różne zakończenia jakby tego questa. Jak ja zabiłem brata zanim orków, to może inaczej będzie klucz. Orki, ty co to jest? To nie orki, to bandyci. Oni na potem chyba byli, nie? Ale też ich zabić mogę niby, ale chciałem orków najpierw. Czy orkowie będą na plaży? To by chyba powiedział, że na plaży, czy nie? Oni nie będą tutaj? W stronę Węgardu? Co ty gadasz, Bezio? To Louis, ty. Czekaj, bo nie wiem, gdzie to jest. Na wybrzeżu, on mówi. Przebiegnij się i sprawdź, no ale tu jest więcej rzeczy i moby są. Ja pierdzieś, te moby mnie zaraz zabiją. Są bandyci. Rozerwę cię na strzępy.
Ani kroku dalej. To musi być tamtą stronę ewidentnie. Przecież nie, ja tu byłem do końca. A nie, ja nie byłem z tamtej strony. Wydaje mi się, że to jest w stronę Vanguardu. A właśnie, co z tym było? Z tym dzikiem? W tupę, już mi się pieprzą te wątki. Rozumiesz? Dobra, musi to być gdzieś tu, tak. Ale tu jest Sara Orkowie, będą w Vanguardu. Na dole by to było? Tu chyba biegaliśmy wszędzie, nie? Ta no. Przy Cape Dan to będzie aż? No na wybrzeżu to może być w teorii wszędzie tutaj. Co to jest? Tylko poczekaj, chłopcze. To bandyci. Co to są za bandyci? To jesteś ważny? Rozerwę cię raz trzeci! O kurde, jaki ma topór, ty! O nie, dead. 150. Dobranoc, senpai, dobranoc. Czekaj, bandytów na razie nie atakujmy. Aha. Nie wierzę w to. Czy ja robię save'y w tej grze? Nie, dupa, ja nie robię save'ów w tej grze. Ale tutaj chyba nie ma, nie? Zejdę na dół na szybko. Ale to musi być chyba przy Cape Dan, no? Bo tutaj w ogóle orków, tu w ogóle mobów nie ma. A gdzie to jeszcze może być? Ty... To orki? To jest. Ja pierdzielę. Dobra. Ty, co się odpieprzy? To jest to, no. Daj mi spokój. Ja pierdziele, co to jest? On ma hełm. Ork ma hełm. O ja pieprzę. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Witaj. Byłeś może kiedykolwiek w Ardei? Byłem w wielu miejscach, Mora. A jeśli pytasz o te grochy niedaleko stąd, to tak ją również odwiedziłem. Zrobiłem sejwa. Nie będę ukrywał. A i tak dałem radę się tam nieco zabawić. Masz na myśli morderstwo niewinnej kobiety? Nawet jeśli. Do tego zabiłem w życiu wielu ludzi, w tym i kobiety. Ale nie zabiłem żadnej mieszkanki Ardei. Jeden z farmerów twierdzi, że zamordowałeś jego żonę i zabrałeś jej usta w ramach trofeum. Może i tak było, nie pamiętam. Prawdą jest jednak, że w jednej z chat znalazłem chustę. Wziąłem ją sobie, bardzo mi się spodobała. No cóż, a jej potrzebuję. Oddaj mi ją. A nawet o tym nie myślę, wiem już, dlaczego tu przybyłeś. Przysłał cię mąż tej martwej kobiety. Mam dla ciebie lepszą ofertę. Pozbądź się tego żałosnego wdowca, dając drodze cię orkom. Pamiętaj, że mogłem cię zwyczajnie zabić. Ten wieśniak nie dobra, dał robię mi wtedy to. Jednak zapewne spokoju i przysłałby wkrótce kolejnego śmiałka. Zgodzisz się, więc to dobra oferta. Dobra, ty, robię to. W porządku, akurat szukałem dobrego hełmu. Poczekam tu na twojej pracy. Ty, żebym nie spieprzył, bo już sejwa zrobiłem szybkiego przed tym. Tak? A nie, przed rozmową zrobiłem. Czekaj, wczytam. Zrobimy to i to naraz. W sensie zobaczymy, co bardziej odda. Tak,
Retail, no. No jak dostanę worków, to tak, no. Czekaj, gdzie on był? To ja mógł go zabić? Przecież jak ja go zabiję, to się na mnie rzucą. To klikam, co wcześniej dawałem. Utarn chce twojej śmierci. Wyciągaj broń. Co? Wyciągnę go poza wioskę. Jak mogłem ci zaufać? Stawaj do walki. Rozerwę cię na strzępy! Wyciągnę go poza i zabiję. Chyba się na mnie nie będą rzucać, nie? Ani kroku dalej! Więc jednak cię normalnie! Ludzie! Walka! Kurde, uderzył mnie przy nich. Ale nie atakują mnie, to git. Ani kroku dalej! Masz ty kole, śmieciu. Nie nadajesz się do życia. Nie masz prawa żyć. Nic, nie ma tu nic więcej. Giń. Ale szybki kill. Dobra, atakują mnie czy nie? Stać, ktoś mord... Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. No i git. Mają mnie na oko i luj. A niech se mają. I co? Ja i tak pójdę potem do żony. Powiem jej, że mąż żyje. Okłamę ją. Niech mi powie, gdzie klucz. Czyli ja wszystkich ukradnę. Najlepsza droga. Droga Żyda. Tak? Jak ja wtedy tędy zlazłem? Dam ci popalić. Ani kroku dalej. Witam, daj ork, owy hełm. On dziwnie wygląda jak na orka. Na zbroję jak z Władca Pierścieni. Zabiłem kole wieśniaka, który chciał twojej śmierci. Wspaniale, będzie z ciebie dobry najemnik. Oto twój hełm. Nie ma orków, bo to w sumie poboczna była, ale hełm mnie ciekawi. O kurde, orf już widzę, siła plus 5. Ty, niezły, co? Fajny, podobny do jego. Tylko rogi ma. Jestem taki sprawny. Ty, ale on mi nie dał tej... Tej, to go pobije. Odłóż broń! Czekaj. Jeszcze raz, jeszcze raz. Mam plan. Sprowokuję go. Odłóż broń! Zjeżdżaj stąd! Schowaj broń, Mora. Natychmiast sam się o to prosiłem. Tajna taktyczka. Lepiej więc. Chciałem go w plecy uderzyć, żeby wiesz, pchać go w drugą. Ja pierdziele. Zabić go? Ale to niepotrzebne. Ja chcę go pobić, bo jestem ciekawy, czy chustę ma. Ty widzisz mnie? Odłóż broń. Sam się o to prosiłeś. Nareszcie mam cię. Ty matą chustę! Zapisuję, zabiję go. Zobaczymy, co się stanie. Nie, czekaj, tu zapiszę. To już się zmienia. Endingu.
Lepiej sobie iść. Nie, to nie zabijam go, nie ma po co. Daj mi spokój. Czekaj, to już jest po zabiciu, to... Dobra, i teraz patrzcie. Idziemy do Ardei, nie? I na ten grób pójdziemy. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Spróbujemy jeszcze żonkę wydoić. Ja pierdzie. Jeszcze żonkę wydoimy. Co my tu mamy? Co? A, bo ja myślałem, że jej duch będzie w dupę. Co my tu mamy? To po co mi ta chusta pieprzona? Jeżeli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie będzie. To na co mi ta chusta? Dupa, czego na co? Chcesz? Dobra, czekaj, jakie jeszcze questy? Dzik. Co z tym dzikiem było? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!